Rafał, jak byś oceniał swój występ? No, jestem zadowolony, no. Przede wszystkim z awansu i z dobrych startów. Że też rozpędzałem się po trasie nieźle, także jestem zadowolony z dzisiejszego spotkania. Plany na finał? Plany? No, przede wszystkim chciałbym dobrze pojechać. Podobnie jak dzisiaj, to wtedy będę zadowolony. Przywitanie wszystkich kibiców dla pana niespodziankę, czy nie? Zostawię to bez komentarza. Myślę, że będzie inaczej. Mądry kibic zrozumie to może inaczej. Myślę, że tych kibiców, którzy gwizdali, poniosły emocje i to niepotrzebne. Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć tak, no, jeżdżąc w Zielonej Górze, też nie sprzedałem żadnego meczu, czy oddawałem za darmo punkty innej drużynie, w której wcześniej jeździłem. Także proszę tutaj ich o wyrozumiałość i o zrozumienie. To twoja dobra jazda to też efekt współpracy z mechanikami Jonsona? Tak, z mechanikami Jonsona i z panem Andrzejem Krawczykiem tworzymy taki wspólny duet i chciałem, aby tak zostało, żebym się zawodów na zawody coraz bardziej rozkręcał i o to w tym sporcie chodzi przede wszystkim. W firmie Bolt Zielonej Góry, która cały czas mnie wspiera, mimo że też tu nie jeżdżę i bardzo, bardzo panu Gmitkowi dziękuję za, myślę, że dobrą współpracę.